Jak podkreślał Piotr Firkowski, celem spotkania z młodzieżą było przekazanie prawdy ukazanej we wspomnieniach Mirosława Firkowskiego, naucznego świadka czasów II wojny światowej, który był więźniem w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla niektórych młodych ludzi, dla społeczności uczniowskiej chcę przekazać przede wszystkim widmo wojny. Czym jest widmo wojny? Chcę przekazać, że czasy II wojny to nie jest legenda, bo niektóre roczniki tak już myślą, że to było 70 kilka lat temu, no dawno, a to nie jest legenda. To jest czysta prawda i fakty tak naprawdę o moim tacie i milionach Polaków, którzy byli poszkodowani przez III Rzeszę, przez niemieckie obozy koncentracyjne. Myślą przewodnią spotkania były słowa świętej pamięci Mirosława Firkowskiego. Aby to nigdy się nie powtórzyło, należy pamiętać i czcić pamięć milionów ludzi, którzy oddali swoje życie za naszą wolność. On był osobą, która nie pokazywała tych swoich przeżyć tak bezpośrednio, że się rozklejał, jakby to powiedzieć, nie trzymał wodzy. Nie, on przeciwnie, on trzymał na wodzy swoje emocje, ale wieczorem, a właściwie to w nocy, kiedy spał, w snach, śniło mu się to. Kiedy ostatnie lata był ze mną, bo taka była konieczność życiowa, wiekowa i sytuacja chorób i tak dalej, nie mógł to sam. Ja jeździłem z nim na te spotkania przez kilka lat. To weszło, dlatego powiedziałem, że to jest troszeczkę w moich genach. Nie rozdrapujmy ich ran, tak? Dlatego ja dzisiaj też to robię. Z kilku przyczyn. Tak? Po pierwsze, powtórzę, widmo wojny. Po drugie, żeby to była nie legenda. A po trzecie, no trzeba przekazywać to pokoleniom. Ja jestem drugim pokoleniem. Dobrze by było, żeby, no nazwijmy to, jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić. Osoby, które zarządzają tym krajem, żeby wiedziały, że drugie pokolenie mówi o tej historii. Przekazane zostało to jemu, czyli mnie, pokoleniowi, żeby dalej pokazywać i wyjaśniać i mówić, jak to było w czasach niemieckich obozów koncentracyjnych, bo to jest właśnie kolejny cel. Uczniowie energetyka mieli okazję obejrzeć unikatowe fotografie z książki pod tytułem Przez trzy kacety, a także wysłuchać w wykonaniu prelegenta pieśni patriotycznych i obozowych.